Jest i śpiewa. Te wspaniałe pomieszczenia, ta kubatura, akustyka, to bardzo sprzyja. No i jakiś taki tutaj, powiedziałabym, że duch krąży, że po prostu się chce i ma się ochotę śpiewać. Program taki przekrojowy, od czasów praktycznie renesansu do współczesnych kompozytorów. Profesor Zubrzycki już jest gościem naszego zamku, także przywiózł cudowny instrument wiolę organistę, jedyny instrument w kraju, w ogóle na świecie, bo sam konstruował go na bazie projektu Leonarda da Vinci'ego. Także ja tu podziwiam też i umysł pana profesora, nie tylko talent muzyczny, bo rozczytać projekty Leonarda da Vinci'ego, to no, trzeba mieć dobrą głowę do tego. Zawsze chciałam mieć aktorów na wśród publiczności, wśród wykonawców, aby pokazali swoje to drugie oblicze, bo proszę mi wiedzieć, że w szkole aktorskiej jest piosenka aktorska, u której zdają egzamin, zdają też egzamin wstępny z piosenki i większość tych osób ma już do czynienia właśnie ze szkołami muzycznymi, czyli są po pierwszym, po drugim stopniu i najczęściej gdzieś muzykują, tylko traktują to jako taką formę odpoczynku. My heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find a happiness I see when we are together. Aktorstwo zawsze mi pomaga, na estradzie także muzycznej. Największe hity Stinga, Louis Armstronga, będzie coś z Dżemu, będzie coś z pana Czesława, będziemy wspominać także Joe Cockera, Grześka Ciechowskiego, no i będzie też mój autorski rodzynek o pewnej pani profesor, która nie chciała pokochać Jurka Owsiaka. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Właśnie trwa koncert Jacka Kawalca. Jest to ostatni nasz koncert w ramach Muzycznego Święta Kwitnących Azalii na Zamku w Mosznej. Będziemy się widzieć na pewno za rok. Cieszę się, bo festiwal okazał się bardzo udaną edycją, mimo problemów początkowych, jeśli chodzi o pogodę. Ale te ostatnie dni pokazały, że jesteśmy bardzo silni, że mamy fantastyczną młodzież, która przyjechała nas wesprzeć swoimi głosami, swoimi instrumentami. Że wszystkie koncerty były na bardzo wysokim poziomie, to jest też cudowne, że mamy po raz kolejny wystawę, że mamy po raz kolejny artystę, aktora, który dla nas gra. Także szanowni Państwo, zapraszam zawsze na uczestnictwo w naszym festiwalu. To jest nasza flagówka, wizytówka naszego regionu.
and happiness. So beautiful.